Tak więc wczoraj wieczorem z buta do internetu wjechał drugi teaser trailer do chapteru trzeciego Poppy Playtime i aż się zatrzęsło. Teaser ten przedstawił kilka mega ciekawych rzeczy, które zobaczymy w trzecim chapterze Poppy Playtime i dzisiaj sobie to wszystko przeanalizujemy, a zdecydowanie jest o czym mówić, ponieważ chociażby zobaczcie tego zmasakrowanego Hagiego Wagiego leżącego na podłodze, albo jego głowę nabitą na ostre coś, czytaj zupełnie nowego antagonistę kryjącego się w mroku zupełnie nowej lokacji, czyli Plaguer. Oto teaser trailer trzeciego, bardzo mrocznego i horrorowego chapteru Poppy Playtime. Tak więc cześć wszystkim, z którym Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym w końcu mogę to powiedzieć, analizujemy kolejny teaser trailer tej lepszej gry horrorowej. Wiecie od czego, wiecie z jakiego względu. Więc tak, bardzo dobrze wiecie o czym mówię, Poppy Playtime Chapter 3. Wczoraj wyszedł teaser trailer numer 2 i dzisiaj go przeanalizujemy, tak więc kolego, doczekałeś się. Nim zaczniemy, stawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka oraz Spotify'a, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, wszędzie to Mondarex. Będzie mi naprawdę mega miło, jak tam wbijecie, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc drugi już teaser trailer do trzeciego chapteru Poppy Playtime pojawił się wczoraj na kanale Mob Games o godzinie 19, na kanale Mob Entertainment, to już nie Mob Games jest. I generalnie dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy i co interesujące, są one trochę inne względem tego, co widzieliśmy w pierwszym teaserze, który pojawił się niespełna rok temu, co jest bardzo zaskakujące poniekąd. Tak więc w ramach przypomnienia, w sierpniu zeszłego roku pojawił się pierwszy teaser chapteru trzeciego, który trwał trochę ponad minutę i nie przedstawiał nam jakoś mega wiele poza tą enigmatyczną maską przeciwgazową, która to sugeruje jakieś przerażające wydarzenie z gazem, czy to z przeszłości, czy to z przyszłości, które zobaczymy w chapterze trzecim, ewentualnie jakąś postać, która tą maskę będzie nosić. W tle natomiast słyszymy przemowę Lightapiera, która później przemienia się w krzyki przerażonych dzieci. I to tak naprawdę wszystko, co pokazywał tamten teaser. I już wyglądało na to, że w chapterze trzecim pojawi się coś ciekawego. Później pojawiły się trailery do Project Playtime, który może przemilczę, bo ta gra to takiej nie wypał podruba Dead by Daylight. Później na kanale pojawiły się trzy filmy typu ARG VHS, gdzie obserwujemy jakieś niepokojące wydarzenia z placówki Playtime Co. Takie spoko, niepokojące rzeczy, naprawdę git się to oglądało. W międzyczasie chapter pierwszy otrzymał wielki update graficzny, przez co wszystko wygląda teraz dużo lepiej. A ostatecznie wczoraj wieczorem pojawił się drugi teaser trailer chapteru trzeciego i naprawdę jest o czym mówić, więc wejdźmy w to, co ten nam prezentuje. Tak więc wszystko rozpoczyna się od płonącego ognia w jakimś miejscu. Widzimy, że ogień ten wyłania się z paszczy smoka, który wydaje się być jakąś atrakcją w Plaguer czy coś. No ewentualnie atrakcja nie działa i tam faktycznie coś się fajczy, zobaczymy. Następnie akcja zabiera nas właśnie do Plaguer, czyli do miejsca, w którym chapter trzeci będzie się rozgrywać. Widzimy pierwszy wgląd na pewien korytarz, który wygląda świetnie jak na taką grę. Ostatnio wyszedł FNAF Ruin i to co widzimy w tym korytarzu graficznie wygląda według mnie dużo lepiej od tego co graficznie zaprezentował FNAF Ruin. Tutaj jest spora przepaść między tymi grami. Oczywiście zakładając, że nie jest to prerenderowane i taką grafikę faktycznie uświadczymy w ostatecznej grze, ale myślę, że nie ma się co martwić, bo chapter drugi już wyglądał dobrze, a chapter pierwszy teraz wygląda jeszcze lepiej, więc trzeci raczej będzie wyglądał podobnie dużo lepiej. Interesujący jest fakt, iż ten korytarz to pomieszczenie jest jakieś takie puste, opuszczone, zdewastowane, a co więcej, na podłodze widzimy ślady pazurów, które ciągną się do sąsiedniego pomieszczenia. I chwilę później prawdopodobnie dowiadujemy się, gdzie te ślady się ciągną. Widzimy małą maskotkę Hagiego Wagiego, albo to faktyczny Hagi Wagi. No, nie wiem. Ważne jest to, iż ten Hagi Wagi jest pozbawiony głowy i jest wręcz zmasakrowany, a dookoła jest jakiś dziwny czarny płyn. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to krew, ale coś mi się nie wydaje. Tutaj także chciałbym zwrócić uwagę na to, jak Hagi Wagi jest przedstawiany
w kolejnych teaserach lub trailerach kolejnych chapterów po chapterze pierwszym i na to, jak bardzo zmienił się tutaj klimat względem tego, co było wcześniej. W trailerze chapteru drugiego widzimy po prostu maskotkę Hagiego, zero krwi, zero jakiegokolwiek mroku. No to w chapterze trzecim wszystko jest w zupełnie innych barwach, wszystko jest ciemne, a Hagiwagi jest zmasakrowany i położony w czymś, co wydaje się być gigantyczną plamą krwi. Co więcej, trochę na wprost od Hagiego widzimy jeszcze jakąś zabawkę, ale raczej to jest po prostu szczegół, chociaż warto zwrócić na niego uwagę. Czemu? Nie wiem. Nie no co wy, żartowałem. Wiem, przypatrzcie się tej zabawce. Jak widzicie, zabawka nie ma głowy. Maskotka Hagiego Wagiego, bo to raczej nie jest prawdziwy Hagiwagi, także tej głowy nie ma. Czyżby ten nowy antagonista w tym chapterze, którego ślady pazurów widzimy na przestrzeni całego trailera, będzie zbierał głowy maskotek jako jakąś kolekcję czy coś? Nie wiem, może mieć to trochę sensu. Co więcej, tutaj również ciągną się ślady pazurów. Następnie widzimy, że ciągną się jeszcze dalej, tym razem po ścianie, o którą oparty jest pewien obraz przedstawiający małą dziewczynkę. Zdecydowanie widzimy tutaj dziewczynkę, która jest wyjątkowo smutna, przygnębiona. Generalnie cały obrazek jest taki smutny i wyprany z kolorów. Podejrzewam, że jest to córka Eliota Ludwika, ewentualnie któraś z sierot, które Poppy Playtime adoptowało do siebie, żeby później zamieniać je w zabawki, czytaj w krwiożercze potwory. Co więcej, warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż przy obrazku są także plakietki jakby innych zabawek, no chociażby Banza the Bunny i... nie wiem, ciężko mi zgadnąć. I tutaj albo po prostu tak to wygląda, albo oni faktycznie nie mają głów. Podobnie jakby antagonista tego chapteru zbierał te głowy. Następnie widzimy kolejną ścianę, po której również ciągną się ślady pazurów, a także rysunek przyczepiony do ściany. I teraz trochę w niego wejdźmy. Widzimy tutaj trójkę dzieci albo ludzi stojących albo pod drzewem... nie wiem, jakim drzewem... Raczej jest to kolejny potwór Playtime Co. Nie wiemy dokładnie, co to jest za postać, ale wnioskuję z tego, że ma nogi, ręce, głowę i uszy. I co więcej, zdaje się, że na jego ręce znajduje się jakieś dziecko albo jakaś inna postać. Poniżej natomiast znajduje się napis "Czas spać", time for bed. Następnie widzimy ujęcie przedstawiające zabawkowy telefon leżący na podłodze, krótkofalówkę czy co to tam jest. Tak naprawdę nie ma tutaj co analizować, ciekawiej robi się przy następnym kadrze, który przedstawia ponownie kawałek ściany, na którym to widzimy zdjęcia kolejnych dzieci. Tak jest, to zdecydowanie są kolejne sieroty adoptowane przez Playtime Co, a potem zamieniane w zabawki. Naprawdę robi się coraz mroczniej, a jeszcze ciekawiej robi się, kiedy przeczytamy napisy wyryte na tej ścianie, czy tam na tapecie, które znajdują się powyżej tych obrazków. Oryginalny ocalił mnie, raduje się nim. Pod obrazkami także znajdują się jakieś napisy, ale z wiadomych przyczyn ciężko je odczytać, są po prostu zasłonięte. Co więcej, z boku, tuż za ścianą, gdzie mamy pewne pomieszczenie bądź korytarz, widzimy przemieszczający się cień. Jak gdyby jakaś postać tamtędy przechodziła. Następne ujęcie przedstawia kolejną ścianę z rysunkami i tutaj na pewno jest o czym rozmawiać. Przede wszystkim od razu w oczy rzuca się kolejny napis wyryty na tapecie. Żyję, aby służyć naszemu aniołowi zbawienia. Jak widzimy, tutaj ponownie czczona jest jakaś zagadkowa postać, o której nie wiemy, która teraz jest określana aniołem zbawienia, a wcześniej była określana mianem oryginalnego, który uratował tego, ktokolwiek napisał ten napis, albo wyrył go na ścianie. I myślę, że odnosi się to do tej samej postaci, którą być może poznamy jeszcze w tym chapterze. Teraz przeanalizujmy rysunki znajdujące się na ścianie. Zacznijmy od tego. On daje mi koszmary. Widzimy tutaj, jak nie mam, kolejne dziecko, które, nie wiem, trzyma się za ręce z czymś. To jak mam jest ta sama postać, którą wcześniej widzieliśmy na rysunku, tylko narysowana trochę inaczej, jak jakiś mrok, ciemność. Powyżej mamy kolejny rysunek, po prostu lubiłam mamusię i tatusia, zanim mnie opuścili. Ponownie widzimy tutaj dziewczynkę, tuż obok ponownie jakiejś ciemności, która może przypominać właśnie postać, o której mowa. Na lewo widzimy jeszcze jeden rysunek, który jest już trochę cięższy do rozczytania. Mamy tutaj napis "Mój nowy przyjaciel" i mamy tutaj ponownie
dziecko, tylko narysowane w trochę inny sposób, tuż obok tej właśnie niepokojącej, ciemnej postaci. Tutaj widzimy tylko jej nogi i rękę. Totalnie na prawo także znajduje się podobny rysunek, tylko że tutaj już za wiele nie można powiedzieć. Mamy tutaj dwie czarne kropki i ponownie prawdopodobnie tą postać stojącą z boku. Bardzo ciekawa natomiast jest ścieżka dźwiękowa, która jest po prostu niepokojąca bardzo. Interesujący jest jeszcze następny kadr, na którym widzimy głowę Hakiego Łagiego, który jeszcze chwilę wcześniej leżał na ziemi właśnie bez głowy i jest ona nabita na jakieś ostre coś. I tutaj widać totalną zmianę klimatu i kierunek, w jakim podryfuje chapter 3 w porównaniu do poprzednich. W tle cały czas słyszymy krzyki kogoś, jak nie mam krzyki dzieci. Czy to sierot, czy to nie wiem, dusz sierot? Albo pochodzą one z jakiejś retrospekcji, z jakiegoś wydarzenia, które miało tutaj miejsce, być może czegoś związanego z tym gazem? Następnie pokazane zostaje nam coś takiego. Nie do końca wiadomo, co to jest, ale jak nie mam, jest to połączenie kilkorga zabawek w jedno wielkie coś? Myślę, że będzie z tym jakaś większa akcja w chapterze 3 i będzie to dość niebezpieczne, będzie z tym jakaś walka czy coś. Następnie obserwujemy kolejną ścianę, na której wyryte są kolejne napisy. Zaczynając od tego... Wyznawcy ścieżki. Poprzez... Moje senne stado. Kolejny napis jest dość ciężki do rozczytania. Uwięził nas w... No właśnie, nie wiadomo gdzie, bo do końca nie idzie rozczytać tego ostatniego, kluczowego wręcz słowa dla tego wszystkiego. Gerlands czy coś? No nie wiem. Jakieś... Arlands, ale jakie lands to nie wiem. Dowiemy się niedługo. I oczywiście najważniejszy jest tutaj ten ostatni napis. Nigdy nie zapomnij o godzinie radości. I co więcej, jest to napis, który jeszcze jest ryty w ścianie przez tą postać, którą poznajemy chwilę później. Widzimy, że jest to coś bardzo wielkiego i nie widzimy tego czegoś prawie w ogóle, z wyjątkiem górnej części mordy tego czegoś, w sensie też nie do końca. Widzimy tutaj... jakby tą górną część pyska z nosem i świecące oczy i nic więcej. No i wraz z tym jumpscarem trailer dobiega końca, ponieważ później przedstawiony zostaje nam tytuł chapteru 3, a także kiedy ma się on ukazać. Chapter 3 będzie nosił tytuł Deep Sleep, czyli głęboki sen, a ukaże się zimą 2023 roku. I patrząc na to, że zima 2023 zaczyna się 22 grudnia, jeżeli to ma się ukazać jeszcze w 2023 roku, no to podejrzewam, że chapter 3 wyjdzie albo tego 22 grudnia, albo 29 grudnia. Jak to nawet jeszcze 2023? No gdzieś między 22 grudnia a 31 grudnia. Innej możliwości nie ma, chyba że się pieprznęli gdzieś i wyjdzie jakoś wcześniej w grudniu, bo myślę, że to właśnie o grudzień im chodziło się rzeczy. No chyba że o ten ostatni tydzień tego miesiąca. Tak więc, jeżeli oczekujecie jakiegoś ciekawego prezentu na święta, no to będziecie mieli chapter 3 Poppy Playtime, głęboki sen. I szczerze, jestem naprawdę ciekaw tego, co tutaj pokażą. Ostatni FNAF nie zaskoczył mnie jakoś bardzo... Miał być jakiś taki straszny, niepokojący i faktycznie był zdziebko straszniejszy od Security Breach'a. Zdziebko, ponieważ był trochę ciemniejszy, a animatrony miały trochę bardziej niepokojące twarze. Nic więcej z tego tam nie było. Kurde, nawet Oppenheimer był straszniejszy od tego. To nawet nie był horror. W każdym razie jestem naprawdę ciekaw tego, co pokażą w tym chapterze i wierzę w Mob Games, ponieważ ten chapter powstaje już ponad rok i będzie powstawał jeszcze przez pół roku, tak uśredniając. I patrząc na poprzednie dwa chaptery z pominięciem tego Project Playtime, które zagrałem 30 minut i to wyłączyłem, myślę, że naprawdę jest potencjał, żeby wypuścili coś naprawdę dobrego. W ostatnim czasie cały ich marketing względem chapteru 3 to jest naprawdę uderzanie w bardzo horrorowe tony. Jest tutaj dużo grozy, krwi, faktycznego suspensu i myślę, że właśnie na tym polu chapter 3 może naprawdę zaskoczyć. Porównajcie sobie tylko kadry, czy to z poprzednich chapterów, czy to z trailerów poprzednich chapterów. No, z wyjątkiem tego chapteru 1, który faktycznie gdzieś tam uderzał w coś bardziej niepokojącego. Chapter 2 trochę mniej, ale chapter 3 idzie w tym kierunku bardziej niż poprzednie dwa razem wzięte. Przynajmniej z materiałów promocyjnych tak wynika. Więc ja bardzo czekam, liczę na to, że będzie niepokojąco i nieprzyjemnie. Tak więc póki co czekamy na Winter 2023. Spodziewałem się, że chapter 3 wyjdzie trochę szybciej. Myślałem, że na ten moment, jak mamy lipiec, końcówkę lipca, to już będzie dawno po trzecim chapterze, a tu się okazuje, że jeszcze trochę nad nim posiedzą. Niektórzy mówią, że chapter 3 ma być ostatnim, ale ja osobiście w to nie wierzę. Myślę, że za cholerę by mi się nie opłacało kończyć gry na trzecim chapterze. Tak, tak
mi się wydaje. W sensie wszystkie gry dzielone na chaptery zazwyczaj miały ich 5, więc myślę, że tak samo będzie z Poppy Playtime. Zwyczajnie za mało się tu wydarzyło, żeby kończyć grę w tym momencie według mnie. Aczkolwiek sam, tak jak powiedziałem, bardzo czekam na to, co pokażą przy okazji trzeciego chapteru. I wy też możecie czekać, ponieważ wspólnie zimą 2023 wejdziemy w to i wyjaśnimy cały lore chapteru trzeciego. A tymczasem pozostaje nam lore FNAF Ruin, na którego wyjaśnienie przyjdzie czas albo jutro w piątek, albo w sobotę. Jakoś te dwa dni, zależy jak tam się wyrobię ze wszystkim. Aczkolwiek wyczekujcie, ponieważ pojawi się co najmniej kilka materiałów względem tego, co wydarzyło się w Megapizzaplexie podczas naszej półtora rocznej nieobecności. Więc wyczekujcie, bo myślę, że jest o czym mówić, ale o tym już przekonacie się na dniach. Ciąg 5. No i tak, to by było na tyle. Jeżeli czekacie na chapter 3, napiszcie o tym w komentarzach na dole i dajcie znać, co sądzicie w ogóle o tym wszystkim i o tej nagłej zmianie klimatu względem tego, co było wcześniej, a tego, co jest obecnie. Naprawdę mega chętnie poczytam wasze opinie w komentarzach, więc podzielcie się, bo jestem naprawdę mega ciekaw. W końcu wpadnijcie do mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu, będzie mi mega miło. Zostawcie suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a także kciuka w górę pod tym filmem. A tymczasem my słyszymy się w kolejnych materiałach. Mówi Dasmondar, trzymajcie się, siemanko, cześć!